Ekonomia, kapitał, gospodarka. Rządzie broń nas przed patentem. Przedsiębiorcy, eksperci, posłowie apelują, by Polska nie przystępowała do systemu jednolitej ochrony patentowej. Uważają polscy przedsiębiorcy, że koszty spraw sądowych, zakupu licencji, koszty dostosowawcze będą w okresie 20 lat wyższe o 53 miliardy złotych niż Polska systemu nie przyjmowała. Cała masa komplikacji biurokratycznych, na które się powołują przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. Czy sprawa jest już przesądzona właściwie i Polska przystąpi do tej wspólnej umowy patentowej, czy też nie? No nie jest przesądzona. Gdzieś przeczytałem, chyba trochę racji w tym jest, że rząd czeka na załatwienie sprawy budżetu i później dopiero przedstawi swoje stanowisko i ono będzie prawdopodobnie negatywne. Taka jest ogólna opinia wielu środowisk gospodarczych. I tu jest niestety taki paradoks, że z jednej strony jednolity patent europejski jest sprawą absolutnie niezbędną, żebyśmy mieli po prostu wspólną ochronę patentową obowiązującą we wszystkich krajach, a później poprzez porozumienie na przykład z rynkiem Ameryki Północnej, który jest bardzo ważny. Natomiast warunki, na jakich byśmy do tego wstępowali, rzeczywiście rodzą olbrzymie koszty idące w miliardy złotych, co musiałoby się odbić na gospodarce albo po prostu spowodować zrezygnowanie polskich przedsiębiorców z występowania o paszport. Ale ja rozumiem, że to jest głębokie nierównowagi pomiędzy ilością patentów polskich a zagranicznych. Wielokrotnie się liczba obowiązujących w Polsce patentów. Polscy przedsiębiorcy będą musieli za to płacić. Za i co będą płacą one dzisiaj dostępne wyłącznie w językach angielskim, francuskim lub niemieckim. To jest akurat najmniejszy. Tłumaczyć same. No tak. Ale wie pan co a propos tych patentów w Polsce? Ja spotykam bardzo wiele firm, które nie patentują rzeczy, które wymyślą, bo nie uważam, że jest to warte patentowania. My nie doceniamy wynalazków. Dwa, duże przedsiębiorstwa, które naprawdę zależy mi na patencie europejskim, patenty załatwiają w Niemczech, a nie w Polsce. Tak. W związku z tym u nas jakby ten system nie działa. Czyli w długim okresie od tego nie uciekniemy. Nie wydaje mi się, że to było możliwe. To na pewno w 100% jest. W związku z tym bardziej kwestia jest taka, jak zapewnić, żeby ten system, okres przejściowy tak zadziałał. Jest. Bo samo hasło, nie będziemy dyskutować o Unii Bankowej, bo jest na nie po drodze. Nie będziemy wchodzić do jednolitego patentu, bo jest nie po drodze. No tego typu rozwiązania nie jest skuteczne w długim okresie. Zwłaszcza, że dzisiaj po dzisiejszych tekstach jeszcze dwóch w Gazecie Wyborczej, które jednym mówią o ustawie śmieciowej pana redaktora Gadomskiego, czyli o śmieciach, nie o śmieciowej finansowej, tylko o śmieciach, a drugi o akumulatorach i ich utylizacji, wskazują, że my mamy bardzo wadliwy system przyjmowania prawa i bardzo dużo lobbystycznych zapisów znajduje się w decyzjach parlamentarzystów, którzy nie bardzo wiedzą, o czym debatują i za czym głosują. Polecam te dwa teksty, bo to one albo w sposób taki fundamentalny wyjaśniają absurdalność. Albo przejazd autostradą A2 po raz kolejny, żeby zobaczyć ilość tych ekranów, prawda? No. To nie są wymogi unijne. To są nasze. Myśmy sami dołożyli sobie tego. Ja nasze, nadgorliwie. I teraz w materiach okazuje się, że to nasze. Ja wiem, proszę pana, że nasze. Ministerstwo Ochrony Środowiska w pewnym momencie, czy Ministerstwo Środowiska przyjęło takie rozwiązania. Wie pan, no, ja chciałbym poczekać na wyjaśnienia CBA w tej sprawie. Tam jest jakaś akcja robią. Ale panie redaktorze, to doprowadzimy do absurdu. W dzisiejszym tekście o tych akumulatorach i bateriach znowu jest interes konkretnych firm, gdzie posłowie zaproponowali, przegłosowali, a teraz to odkręcają. W sprawach ustawy o śmieciach, która jest ze wszechmiar potrzebna, no absurdalność, w której zostały postawione z jednej strony gminy, które tak naprawdę w ogóle nie patrzą na pozytywne te aspekty tego, które no muszą spowodować, że gminy muszą być odpowiedzialne za to, a z drugiej strony jakaś niekonsekwencja po stronie zapisów, które ulegały jakiemuś rozmiękczeniu w wyniku działania, a to tych, którzy prywatnie odbierają, a to tych, którzy publicznie odbierają i tak dalej.
mieszkańcy są zainteresowani, żeby dostawać produkt, który jest wytworem rynku, a nie decyzji administratorów. A równocześnie wszyscy się domagamy, żeby lasy były czyste, żeby drogi były czyste i śmiejemy się ze Szwajcarów, z Niemców, że donoszą na swoich sąsiadów, którzy wyrzucają śmieci do lasu. A to powinno być także naszym nie interesem. Nie tylko, prawda? Donoszą na wszystko. Na wszystko, dobrze, ale pobronią swojego dobrze pan rzuci puszkę, bo pan wie doskonale, jak jest Szwajcar, jak pan rzuci puszkę po piwie aluminiową do pojemnika, który jest przeznaczony na papier, to czy na organiczne. Bo panie redaktorze, bo to się przekłada na ceny wywozu tych śmieci, bo jeden wrzuci i cała gmina będzie musiała o stawkę więcej zapłacić. Wobec tego uczyjmy się odpowiedzialni za to, współodpowiedzialni. Ale ten system właśnie stanowienia prawa, jaki jest w Polsce i możliwość tak zwanych tych wrzutek w interesie jakichś firm, spowodowany jest między innymi tym, że nie mamy tutaj usankcjonowanej instytucji lobbingu, która działa jawnie, prawda? I mówi, ja występuję w interesie takich firm, bo uważamy, że to będzie również z korzyścią ogólnym, ale to o czym się mówi, a nie są te gdzieś tam zakulisowe... Nie wiadomo dlaczego, kto i tu nagle jest dłuższy ekran. Dlatego ja się boję wszystkich praw robionych. Agencja ABW się w sprawie tych ekranów nawet... Ale ja sądzę, że w przypadku dróg już wszystkie służby możliwe i kontrolne układy sprawdzały i sprawdzają, więc doszło to już do rutyny, a absurd był i będzie. Ale nie taka skala. Natomiast sytuacja jest taka, że to wprowadzanie tych zmian prawa na żądanie polityczne czy oczekiwanie, te wszystkie ekstra ustawy zawsze łamią system i robią więcej szkody niż pożytku. Wobec tego chciałbym, żebyśmy jednak tworzyli to prawo w oparciu o choćby zasady sprzed, my tak bardzo lubimy się do drugiej RP porównywać, była rada, która... Pana proszę, nie pora, naprawdę. No nie, ale tak do tych tradycji odwołujemy się. Ale do której? Do tradycji historycznych, tak. Bojowych.